Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, woła: ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowa. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Kochani moi, Jezus podąża przez okolice Tyr i Sydony. I wielki tłum ludzi za nim, bo widzieli znaki cuda i byli spragnieni cudów. Wśród niego była kobieta kananejska, zatem niewierząca w Boga Izraela. Pobożni Żydzi odpychali i odganiali: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Odpraw ją, bo nie jest jedną z nas, bo jest inna. Jezus wydaje się, że początkowo wchodzi niejako w ich sposób myślenia. Jednak zupełnie inaczej miały się rzeczy. Jezus wiedział, że uzdrowi, wiedział, kto to jest, wiedział, że dokona za chwilę cud. Dlaczego zatem mówi to okrutne słowo? Bo słowa chyba najbardziej okrutne w całej Ewangelii. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Jak mógł powiedzieć tak do matki, która prosi o uzdrowienie swojego dziecka? A jednak powiedział, by pokazać Żydom, Izraelitom, jak błędne jest ich myślenie. Otóż pamiętam, kiedyś czytałem taki artykuł, w którym opisana była, jak człowiek znęcał się nad swoim zwierzęciem, nad psem. Duży pies. Wyciągnął go do lasu, obił, prawie że zabił, myślał, że zabił, zakopał. A ten pies, połamany, poraniony, prawie ślepy, wyczołgał się i poszedł lizać swojego pana, łasić do swojego ojca. Jezus chciał pokazać wiarę, jak bardzo ona jest potrzebna. Chciał tym pysznym Izraelitom pokazać, że potrzebna jest wiara, że potrzebna jest wierność. Że oni, którzy uważają się, że im się wszystko należy, bo są z rodu Abrahama, że nic im się nie należy, jeśli nie ma w nich wiary tak pięknej, jak miała ta kobieta kananejska, która poszła niejako czołgać się do Jezusa, prosić, żegnać z wielką wiarą, z nadzieją. Należymy do ludu nowego przymierza. I może być tak, że i nam się wydaje, że nam się od Boga wszystko należy. Ale czy potrafimy być wierni jak ten obity pies, który czołga się do swojego pana? Czy potrafimy? Jaka jest nasza zatem wiara? Czy potrafimy mieć tak piękną wiarę, że tych współczesnych, niewiernych Kananejczyków zachwycimy, że pójdą za Jezusem?